Chciałbym dzisiaj z tobą pogadać. Nie mówić bezosobowo do kamery, tylko faktycznie porozmawiać z tobą sam na sam. Nie wiem jak ty, ale myślę, że to wszystko, w czym żyjemy, to farsa. Większość ludzi żyje na autopilocie od urodzenia aż do śmierci. Jako młodzież chodzimy do szkoły bez większego powodu. Mógłbym zadać pytanie, po co tam chodzisz, ale wiem jaka będzie odpowiedź. Matura. Przecież wiesz, że jakbyś to mądrze rozegrał, to w 1/10 tego czasu zdałbyś. Potem musisz wybrać co dalej, chociaż masz jeszcze większość swojego życia przed sobą, to wmawiam ci, że to decyzje bez odwrotu. Dając ci parę ścieżek, ale żadna z nich nie jest dla mnie. Zawsze chciałem sobie wytoczyć własną, żeby tylko zrobić im na złość. Dosyć śmieszne, bo mam wrażenie, oprócz tego, że życie ludzi obraca się jeszcze tylko wokół miłości. Jak jesteś chłopakiem, który nigdy nie był z dziewczyną, to jeszcze cię wyzywają, byle dogodzić sobie i ustawić się w pozycji wyżej od ciebie. Ja jednak mam to gdzieś. Wolę się oszpecić niż uczestniczyć w tej farsie. Żartowałem. Nieważne jak bardzo wzniosę się na wyżyny swojego wyglądu, to i tak to nie zmieni mojej pozycji w tej grze o przedłużeniu gatunku. Wstydu, gdy mama się pyta, czemu nie mam dziewczyny, mimo tego, że lata lecą. Mamo, boję się ludzi. Gdy rozmawiam z innymi, to wręcz wyczuwam między nami ścianę i chociaż potrafię udawać, że jej nie ma, także ta druga osoba nawet tego nie zauważa, to nic to nie zmienia w tej sytuacji. Że nawet jak próbuję dla zabawy zagrać w tą grę, to albo wychodzę na złą osobę, albo sam czuję się z tym źle. Że jestem zwyczajnie inny. Ludzie nie lubią inności, boją się jej, unikają jak ognia. Jednak czy da się żyć samotnym z wyboru? Czy może świat ze mnie zadał ból samotności tylko dlatego, że urodziłem się taki, a nie inny? Mam wrażenie, że moje życie opiera się na sprzeciwianiu się. Mówię, aby chodzić do szkoły, ale robię to tylko na tyle małego stopnia, żeby nie wypaść z obiegu. Społeczeństwo wyśmiewa i naciska na niedoświadczonych w relacjach damsko-męskich mężczyzn, ale mam to gdzieś. Czuję, że cel jest gdzieś wyżej. To jak mówią, co mam robić, niech sobie schowają między bajki. Jeśli serio myślą, że będą mierzyć wszystkich jednym mierzem.